terminowania dla przyjmowania oświadczeń majątkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego. Tłumaczenie uprzejmie prosi o wnikliwą ich analizę przed przekazaniem do tutejszego urzędu. Z poważeniem to Naczelnik Urzędu. Proszę bardzo, pana burmistrza, czytamy dalej. Tak siedzi, panie wójcie, bo pan też widzę. Tak. Tak. Proszę bardzo. Bo... Będę bardziej widoczny. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Rada Gminy Cieców. Na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o punkt pierwszy. Osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Punkt drugi. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Punkt trzy. Działania podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. I tak odnośnie punktu pierwszego. Informacja o osobach i terminie złożenia oświadczeń majątkowych. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych w wojewodzie lubelskiemu w terminie zgodnie z artykułem 31 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wyłonionych innych sytuacji kryzysowych. Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 374 z późniejszymi zmianami. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za 2019 rok według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 roku. Złożyły swoje oświadczenia terminowo. Oświadczenie wójta gminy Cyców pana Wiesława Pikuły wpłynęło do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Oświadczenie przewodniczącej Rady gminy Cyców pani Wiolety Sobiasz wpłynęło do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Informuję, że na podstawie artykułu 24 i ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda lubelski przekazał panu wójtowi kopię wyżej wymienionych oświadczeń w celu udostępnienia jawnych informacji w nich zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. A2. Nieprawidłowości stwierdzone w analizowanych oświadczeniach. W oświadczeniu majątkowym wójta gminy Cyców pana Wiesława Pikuły nie stwierdzono nieprawidłowości. W oświadczeniu majątkowym pani przewodniczącej Rady Gminy Cyców pani Wiolety Tobiasz nie stwierdzono nieprawidłowości. A3. Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W związku z brakiem nieprawidłowości w analizowanych oświadczeniach majątkowych nie przewidziano działań. Informacje w sprawie analizy oświadczeń majątkowych zastępcy wójta, skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2019 rok. Zgodnie z artykułem 24 ustęp 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o punkt pierwszy. Oświadczeniach składanych w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko oraz dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Punkt drugi. Oświadczeniach składanych w terminie do 30 kwietnia
2020 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Odnośnie punktu pierwszego informuję, że na stan 3 osób oświadczenia majątkowe złożyły 3 osoby. To jest pani Dorota Małysza w związku z powołaniem na stanowisko skarbnika gminy, pani Ewa Witkowska w związku z odwołaniem ze stanowiska skarbnika gminy, pani Maria Ewa Wojtyna w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na wniosek pracownika. Ad odnośnie punktu drugiego informuję, że na stan 10 osób oświadczenia majątkowe złożyło 10 osób, to jest zastępca wójta, sekretarz gminy oraz 8 osób, które są kierownikami jednostek organizacyjnych. To jest pan Józef Sochaj, pan Zbigniew Rutkowski, pani Maria Ewa Wojtyna, pani Elżbieta Helena Sadowska, pani Aneta Wróbel, pani Grażyna Marcyniuk, pani Marzena Katarzyna Karpowicz, pani Mróz Teresa Maria, pani Ewa Agnieszka Matuła, pani Marta Dyszewska. Ponadto przedstawiam informację o punkt pierwszy. Osoba, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Punkt drugi. Nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Punkt trzy. Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Odnośnie punktu pierwszego, wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych złożyły oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Odnośnie punktu drugiego, w wyniku analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT przesłano do Urzędu Skarbowego w Łęcznej. Nieprawidłowości stwierdzone przez Urząd Skarbowy w Łęcznej zawarte są w pismach załączonych do niniejszej informacji. A trzy osobom, które miały nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych stwierdzonych przez Urząd Skarbowy, przekazano tym osobom informacje o tych nieprawidłowościach celem wyeliminowania błędów w przyszłości. I tak Naczelnik Urzędu Skarbowego przesyła informacje. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, działając zgodnie z artykułem 24h ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, informuje, że w wyniku dokonania analizy oświadczeń majątkowych pani Doroty Małyszy oraz pani Ewy Witkowskiej przekazanym pismem w dniu 4 maja 2020 roku nie stwierdzono nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej, działając zgodnie z artykułem 24k ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, informuje, że w wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przekazanych pismem dnia 15 maja 2020 roku uniżej wymienionych osób nie stwierdzono nieprawidłowości. To jest pani Marta Dyszewska, pani Teresa Maria Mróz, pani Grażyna Marcyniuk, pani Maria Ewa Wojtyna, pani Zbigniew Rutkowski, pani Elżbieta Helena Sadowska, pan Józef Sochaj, pani Agata Ewa Gruber. Ponadto poniżej wymienionych osób stwierdzono poniższe wymienione nieprawidłowości. Pani Agnieszka Matuła w części A punkt 10. Wysokość zobowiązania pieniężnego wartości powyżej 10 tysięcy nie uległa zmianie względem poprzedniego oświadczenia majątkowego na dzień 31.12.2018. Punkt drugi, pani Marzena Karpowicz. W części B podano nieprecyzyjne dane dotyczące nieruchomości.
W związku z powtarzającymi się błędami w oświadczeniach o stanie majątkowym, które są możliwe do wyeliminowania na etapie przyjmowania wyżej wymienionych oświadczeń, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej uprzejmie prosi o wnikliwą ich analizę przed przekazaniem do tutejszego urzędu. To by było na tyle. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. Rozpoczynamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 łamane przez 119 łamane przez 20 Rady Gminy Cyców z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Cycowie. Proszę bardzo, Komisja Infrastruktury. Mija Komisji Infrastruktury i Gospodarki. Komisja na posiedzeniu 17 września 2020 roku rozpoczęła serię zaopiniowania na 16 sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 przez 119 przez 20 Rady Gminy Cyców z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Mój Rynek Cycowy. To zapoznamy się z materiałem oraz z pana burta. Muszę to sobie zaopiniować pozytywnie, wyżej wymienionym projektem uchwały. Ja może tak, proszę Państwa, nastawiam wyjaśnienia, bo w zasadzie miałem wycofać ten projekt uchwały, ale niech przyjmiemy, będzie uporządkowany, a też tam takie nieścisłości w interpretacji wynikły podczas kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Otóżmy w poprzedniej uchwale na załączniku graficznym zaznaczyliśmy dwa stanowiska, te całoroczne, ogrzewane, do handlu dla rolników, którzy produkują zdrową żywność. I to dawało nam 20%, a zadeklarowaliśmy, że 20% tych stanowisk będzie przeznaczone na żywność gospodarstw ekologicznych. Kontrola inaczej to policzyła. Otóż policzyła też stanowiska, które jest na zewnątrz zadaszone. No, interpretacja różna. Co prawda teraz Urząd Marszałkowski jakby się wycofał, bo w samym programie było, że minimum 10% należy przeznaczyć na miejsca na handel właśnie tą żywnością ekologiczną, a myśmy mieli tam prawie 17% mimo zaznaczenia tylko dwóch stanowisk, ale ja jestem za tym, żeby jak najwięcej stanowisk było dla tych gospodarstw ekologicznych, także będzie teraz zaznaczone 3 stanowiska. A jak będzie trzeba, to zwiększymy, bo głównie te stanowiska, ten pomysł był taki, żeby tam właśnie był handel zdrową żywnością. Żeby to był całoroczny, nie trzeba było maznąć w zimie, bo jak wiecie Państwo, jest to ogrzewane. Także nic, nie musimy tego jakby przedstawiać do Urzędu Marszałkowskiego, ale już porządkujmy. Jak będzie 3, to tak będzie dobrze. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 łamane przez 119 łamane przez 20 Rady Gminy Cyców z dnia 19 marca w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek Cycowy. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, wszyscy jesteśmy za, dziękuję. Proszę bardzo, teraz w sprawie uchwalenia statutu sołeckich gminy Cyców. Proszę Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 września 2020 roku rozpatrzyła projekt uchwały statutów sołeckich gminy i wydała pozytywną opinię wyżej wymienionego projektu
uchwałę. Wszyscy wiemy. Na każdym zebraniu było omawiane. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołec gminy Cyców? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Jednogłośnie podjęliśmy uchwałę. Teraz w sprawie, przechodzimy do następnej uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Cyców oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku. Proszę Komisję Polityki Społecznej. Przewodniczącym posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 21 września bieżącego roku była sprawa ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenie granic ich obwodów. Komisja debatowała nad zagadnieniami, które bezpośrednio też łączą się z projektem uchwały, a mianowicie dotyczącymi opłaty, która została jakby zainicjowana pismami pana wójta gminy do rodziców za dowożenie uczniów spoza obwodu. Tutaj w tej dyskusji ja określiłam jako przewodnicząca swoje stanowisko, że jestem przeciwna takiemu wprowadzeniu tej opłaty, uzasadniając to tym, że wszelkie zmiany, które chcemy wprowadzić, muszą być szczegółowo tutaj przemyślane, dlatego że dotyczyłoby to dzieci, uczniów, którzy chodzą już do klas 4, 5, 6, 7. Natomiast jeżeli chcemy wprowadzać opłaty, to powinniśmy rozpocząć od początku rekrutacji, czyli od klasy pierwszej. Wyrywanie, to znaczy, ja muszę wytłumaczyć, jeżeli nakładamy opłatę miesięczną na rodzica, to rodzic może zdecydować, że zabierze jednak to dziecko gdzieś tam do szkoły, pod który obwód podlega. Natomiast dzieci bardzo się przywiązują. Myślę, że ja również, jako dorosła osoba, gdybym zmieniała pracę, bardzo bym się stresowała i denerwowała. Więc nie powinniśmy, jako Rada Gminy, fundować dzieciakom takiego stresu, który mógłby na skutek tych po prostu spraw, które wiążą się z opłatą, wynikać. Dlatego prosiłam pana wójta na komisji o zmianę decyzji i chciałabym usłyszeć stanowisko pana wójta na dzień dzisiejszy. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie bardzo mogę zrozumieć tutaj stanowisko i żądania pani Okońskiej, pani przewodniczącej komisji, bo w ubiegłym roku podjęliśmy uchwałę, co roku podejmujemy, gdzie Świerszczów, do szkoły podstawowej w Świerszczowie, obwód to jest Małków, Ostówek Podyski, Świerszczów, Świerszczów, Kolonia i Zagórze. Przecież my nic nie zmieniamy, więc ja nie wiem, po co tutaj jakaś dyskusja, że my coś narzucamy. Zmienił się tylko jakby wewnętrzna organizacja szkoły. Nie podlega pod dyrektora szkoły, tylko został powołany niezależny podmiot pod nazwą Szkoła Podstawowa w Świerszczowie. Natomiast obszar, czyli granica obwodu, pozostaje taka sama. To rodzice nie mieli się podstaw dowozić dzieci do Cycowa. To rodzice podjęli taką decyzję. Mają prawo w każdej chwili podejmować, wysyłać sobie gdzie chcą. Ja tego nie kwestionuję. Natomiast, proszę państwa, no, rosną nam bardzo, bardzo szybko koszty utrzymania oświaty. Od 1 września
Musimy podnieść, podnieśliśmy płacę i na to nie mamy subwencji. Jako wójtowie wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji, żeby jakoś zmienić strukturę finansowania oświaty, więc w odpowiedzi otrzymałem taką odpowiedź. Ministerstwo twierdzi, to wy macie wszystkie argumenty, to wy możecie zwiększyć liczbę dzieci w klasach, wy możecie zorganizować szkoły tak, żeby te koszty były mniejsze. Właśnie, przecież nie musicie płacić za dowożenie, bo ustawa przewiduje, że jeżeli to jest ponad 4 km, to wtedy należy dowozić. To wszystko jest w ustawach sprecyzowane. I proszę Państwa, nie można jakby wynagradzać rodziców, że oni mają jakieś tam widzimisię i wysyłają gdzieś do innej szkoły, a z drugiej strony samorząd wybudował piękną szkołę, tak jak się usłyszeli, w przyszłym roku będzie też piękna sala gimnastyczna, bo dlatego, że komuś się tak spodobało. Przecież nikt nie namawiał, żeby rodzice rozpoczynali edukację swoich dzieci w innym obwodzie. Obwód Sierzczów jest, my tego nie był i jest, nie zmieniamy. Więc nie ma tutaj żadnych podstaw, że na razie żeśmy zmienili. Jest tylko w tej poprzedniej uchwale, która obowiązuje do dnia dzisiejszego, bo nie została uchylona. Jest, że jest to szkoła filialna. Ona już nie jest, tylko praktycznie to zmieniamy. To jest samodzielna szkoła podstawowa w Sierzczowie. Dzięki temu, że ona jest samodzielna, no już nawet w tej chwili nauczyciele zorientowali, że mogą występować jako szkoła, dofinansowanie, mogą zdobywać pieniądze. Jako filia to był błąd. No nie wiem, kiedyś ktoś wymyślił, że ona powinna być filią, a praktycznie na tym nic nie oszczędzaliśmy, że to filia. I tak był kierownik, a teraz dyrektor. Wszystkie te sprawy organizacyjne są tak samo. Ale jako odrębny podmiot, no przy takiej sprawnej działalności kierownictwa tej szkoły czy nauczycieli, no jest, mogli pozyskać wiele środków i podnieść poziom nauczania i uatrakcyjnić po prostu tą szkołę. I do tego dążymy. Natomiast polityka państwa, mówiłem to na komisji, polityka państwa się zmieniła. Kiedyś jakby no troszkę szło się w tym kierunku, żeby te szkoły małe powoli wygaszać. A wróciliśmy z powrotem do 8-klasowych szkół podstawowych. Ja nie będę dyskutował z twórcami tej reformy. Tak, no to w tym kierunku działamy. Ma być szkoła jak najbliżej dzieci i ona jest. Jeżeli rodzic chce wysyłać dalej, no to niestety musi też konsekwencje ponieść. Nie ma tak. Ale proszę Państwa, rodzice wiedzieli, bo myśmy jeszcze w ubiegłym roku mówili o tym na zebranie w Sierzczowie, że nie będzie dowożone. Ba, mówiłem, że nie będą dowożone nawet do 8 klasy, ale na wniosek związków zawodowych, rodziców, nauczycieli, wspólnie przemyśleliśmy, że 8 klasy trzeba dowozić, żeby skończyły ten cykl nauczania tutaj w zespole szkół, bo był obowiązek dochodzenia do 7 i 8 klasy, bo tam nie było 7 i 8 klasy. Więc dowozimy do 8 klasy. Ale za rok już nie będziemy dowozić, nie będzie tam dowozu. I gdyby w tej chwili powiedzieć, no dobrze, będziemy dowozić tam do klasy 3, 4, 5 i tak dalej. A za rok co? Będzie większy lampki płaczy.
bo już nie będzie dowożenia, więc mogliśmy w ogóle nie dowozić, ale skoro ten samochód jeździ, no to zaproponowałem rodzicom, że dobrze, skoro on jeździ, bo dowozi czwórkę dzieci, bo mógłby jeździć malutki samochód i też by dowoził, ale wyślemy większy, tak żeby można było dowieźć, to musicie zapłacić tyle, ile niektórzy rodzice płacą za bilet miesięczny w PKS-ie, bo przecież to nie jest tak, że wszystkie dzieci są za darmo wywożone. Część rodziców płaci już, ale oni wiedzą, że muszą płacić i płacą, nie ma żadnej dyskusji. Więc 80 zł to jest bilet miesięczny w PKS-ie. Po jakby przeanalizowaniu naszych własnych kosztów, żeby pokryć też zgodnie z przepisami po kosztach własnych, żeby rodzice pokryli te koszty, to by było 223 zł miesięcznie. Nie bierzemy tyle, ile PKS. Taka jest propozycja, ale przecież rodzice nie muszą, mogą dowozić sami. Nie muszą z tego korzystać. A dzisiejsza uchwała jest tylko po to, żeby w tej uchwale ubiegłorocznej zmienić tą nazwę. Więc tu się nic nie ma do obwodu szkół. Także proszę nie mieszać. Moja decyzja pozostaje taka, jak powiedziałem. Chcą jeździć, proszę bardzo. Póki w tym roku autobus chodzi, bierzemy tyle, ile PKS za bilety miesięczne. W przyszłym roku nie będzie dowożenia. Dziękuję. Ja poproszę o głos. Proszę bardzo. Ja adwokatem tutaj do wypowiedzi pana Szymca, no jest to troszkę inaczej niż pan tutaj przedstawił, ponieważ my dzisiaj, czyli 23 września, zatwierdzamy projekt uchwały dotyczący nowych obwodów. Jednak, co by nie powiedzieć, to one uległy zmiany, dlatego że w chwili, kiedy istniały szkoły filialne, nie płacili rodzice za to, że posyłają czy do Świerszczowa, czy do Cycowa, a teraz ta sytuacja się zmieniła. Tak, czyli one otrzymują pisma, że opłata ma być. Dlaczego rodzice i dzieci mają na tym cierpieć, że my się spóźniliśmy, to powinno być do zakończenia rekrutacji. Ponadto zmiany wszelkie zgodnie z przepisami prawa oświatowego powinny obejmować uczniów rozpoczynających karierę szkolną, czyli klasy pierwsze. Jeżeli chcemy wprowadzać opłaty, to tak, ale od klasy pierwszej, wtedy sytuacja będzie jasna dla wszystkich. Natomiast teraz ta sytuacja spowoduje, że my będziemy wykorzeniać po prostu uczniów, którzy chodzą w tej chwili do klasy siódmej, czy nie wiem, do szóstej, do Cycowa, bo koniecznie będziemy chcieli, żeby oni chodzili do Świerszczowa, choć mówimy, że rodzice mają prawo. Jeżeli mają prawo zdecydować, my jako Rada Gminy jesteśmy wymienieni w prawie oświatowym jako ci, którzy ustalają te zagadnienia. Więc jeżeli zgadzamy się na to, to znaczy, że bierzemy tą sprawę na własne barki i odpowiadamy za nakładanie opłat, za dowożenie, czego wcześniej nie odnotowywaliśmy w naszej gminie. Ponadto tutaj pan wójt powiedział, odniósł się do inwestowania w oświatę. Tak, oczywiście oświata jest priorytetowym zadaniem właśnie gminy tutaj osoby odpowiadającej i całej Rady Gminy, więc w związku z tym wiadomo, że te oczywiście wydatki będą. Następnie, że rodzice. Rodzice, myślę, że to nie jest jakaś fanaberia czy cokolwiek innego, po prostu dzieciaki już chodzą do tych szkół. My się tu spóźniamy z tym wszystkim, więc nie możemy teraz nakładać opłat. Takie jest moje zdanie. I jeżeli ja mam opiniować jako przewodnicząca z komisji, to ja podtrzymam swoje zdanie, że dla mnie sprawy dwie łączą się bezpośrednio bardzo mocno ze sobą, czyli obwody, a nakładanie opłat. Rodzice mogli o tym nie wiedzieć, to się trochę zmieniło. Tutaj nawet w starym obwodzie mieliśmy tam gdzieś w obwodzie Cycowa, chyba Świerszczów tam do numeru drugiego, czy nie wiem, już dokładnie tutaj nie mam tych dokumentów, ale to przecież można sprawdzić, że jednak one zmieniły się, no i jest to nowa szkoła. To, że my powołujemy nową szkołę pełno, że powiem, klasową, czyli 1-8, to nie każmy za to inne. To jest dobrze, my jesteśmy za tym. Szkoła była potrzebna, uczniowie, którzy mieszkają blisko, nie mają dobre warunki, oczywiście, ale nie możemy teraz
występować z opłatami i jakoś dyscyplinować, nie wiem, za te sprawy. Pani Przewodnicząca, Pani Aniu, ja przepraszam bardzo, ale my tutaj w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Cyców oraz określenie granic ich obwodów. My tutaj a z tym wiąże się ta druga sprawa, dlatego ją łączymy. O pieniądzach, także proszę bardzo, przegłosujmy. Oczywiście dwa zdania, bo chciałam podkreślić, proszę Państwa, wyraźnie. Nie wiąże to się, podjęcie tej uchwały nie wiąże się z nałożeniem czy z jakimś prawem nałożenia opłaty za rodziców, bo poprzednio to tylko dyrekcja szkoły podstawowej w Cycowie nie informowała rodziców, że takie opłaty mogą być. Ale wtedy nie było dyskusji, bo i tak dowoziliśmy przed reformą, proszę Państwa, i tak dowoziliśmy do Cycowa z wszystkich miejscowości. Mieliśmy taki obowiązek, więc nie było dyskusji. Po wprowadzeniu reformy, a to już jest ta uchwała z poprzedniego roku, po wprowadzeniu reformy już takiego obowiązku nie mieliśmy. Ale dowoziliśmy do gimnazjum. Gimnazjum zostało zlikwidowane. Nie ma transportu. Tylko dlatego w tej sytuacji, żeby właśnie nie karać rodziców, uczniów klas ósmych, w tym roku zdecydowaliśmy się na dowożenie. I to jest to, to nie ma to żadnego powiązania, nie ma ta uchwała. Po prostu mamy nieścisłość w poprzedniej uchwale, bo jest, która do tej pory obowiązuje, obwody obowiązują. Ale mamy nieścisłość, że jest tutaj filia szkoły. Wprowadzamy po prostu już szkołę podstawową w Świerszczowie. Także proszę naprawdę nie mieszać, bo to nic nie zmieni. No nie zgodzę się z Panem Wójtem, że to jest mieszanie. Ja tutaj dyscyplinuje mnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy, ale ja jednak utrzymuję swoje tutaj stanowisko, że ustalenie granic obwodów wiąże się bardzo ściśle, jakby opłata wynika z tego, co my ustalamy dzisiaj. Więc w świetle tego, że te opłaty Pan Wójt zostawia, ja jestem przeciwna absolutnie temu projektowi uchwały i odniosę się do głosowania z komisji 21, że chyba trzema głosami za, czyli taką większością, został projekt zaopiniowany pozytywnie. Ja jednak chciałabym też się dowiedzieć od Pana Wójta, czy te opłaty dotyczą całej gminy, wszystkich szkół, wszystkich rodziców, którzy łamią zasadę obwodu, czy dotarły te pisma, bo jakoś po prostu jest tylko głos, że dotarły pisma tylko i wyłącznie do osób, które związane są jakoś ze szkołą Świerszczów lub Cyców. Więc chciałabym jeszcze uzyskać taką informację. Proszę Państwa, takie zasady obowiązują w całej gminie i to dotyczy całej gminy. Nie dotyczy to uczniów klas ósmych, gdzie tak jak w przypadku obwodu Szkoły Podstawowej w Świerszczowie, no nie chcemy po prostu odrywać tych dzieci, jak już rozpoczęli cykl nauczania w klasie siódmej, żeby dokończyć w klasie ósmej. Takie same zasady. A inne też, Panie Wójcie, klasy, tak samo, nie dokończą, a zacznijmy od pierwszej klasy, nigdy nam się nie skończy. Nie wiem, do debaty, do rozmowy, do dyskusji, żeby... Dobra, nie będzie żadnych debat, rozmów, bo to się nigdy nie skończy, proszę Państwa. No, jest ustawa, mamy się po prostu tej ustawy... nie będziemy zmieniać ustawy, bo... Ale zmieniamy obwody i stawiamy ludzi przed faktem dokonanym. Ale nie zmieniamy obwodów. Nie zmieniamy obwodów. A teraz jest szkoła podstawowa. I to od tego. To czy zmieniamy obwody, czy nazwę szkoły?
Pani, czy pani... Nie, ale mam... organizacja szkoły się zmieniła z szkoły filmowej. Ale czy zmieniamy organizację szkoły, czy obwody? No obwody, no jak? Na którym miejscu obwody? Dobrze, no, proszę przegłosować i ja nie wiem, bo... Proszę? Bo tu jest, no, mam postołek bliski śmierci w sobie, żeby za to dobrze. Szkoła postołowa się w szkole. Małków, postołek bliski śmierci w Polonia i Węgrzech. No, to są miejscowości, które odpalają właśnie śmierci. No i z tych miejscowości powinny dzieci chodzić do śmierci. Ja tak myślę, bo... Ale jeżeli chodzi dzisiaj dziecko, to jak to się uważa, że ma go zabrać stamtąd i zanieść do obwodu? To jest kwestia narzędzia i skończenia tej klasy, to jest oczywiście dyskusyjne. Ale to tak jak zastrzeczone, tak to mogę wiedzieć, nie do szkoły. Nie wiem. Jeżeli zastrzeczona, to to było tak. To jest wolne do rodziców. To jest wolne. Ale to płacą? Proszę Państwa, nigdy tamte miejscowości nie były w obwodzie Tycowa. Koniec, kropka. My nie zmieniamy, nigdy nie był w obwodzie Tycowskim. Także ja nie wiem, o co chodzi. Proszę Państwa, a proszę bardzo, próbujemy uchwalić uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tyców oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 roku. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujących 2. Dobrze? Czytam? Tak, jeden jest przeciw. Jeden przeciw. 12 za podjęciem uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo, podchodzimy do następnej uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tyców. Proszę Komisję Polityki Społecznej. Komisja Polityki Społecznej w dniu 21 września bieżącego roku pozytywnie zaopiniowała projekt do uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kto jest za podjęcie uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy są za jednogłośnie, tak? Tak. Dziękuję. W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez gminę Tyców. Proszę bardzo. Komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Tyców na rok szkolny 2020-2021. Proszę bardzo. Komisja postanowiła wydać pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 głosów są. I przechodzimy do następnej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tyców na rok 2020. Proszę Pani Skarbnik. Chciałabym zgłosić do projektu uchwały autopoprawki i rozpocznę może od treści projektu uchwały w stosunku do tego, który Państwo otrzymaliście. Zmienia się w paragrafie pierwszym ustęp 4. Nowe brzmienie tego ustępu. W paragrafie 6 dokonuje się zmian w załączniku nr 4 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Tyców w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Kolejna zmiana to dopisanie ustępów 5, 6, 7 i 8, które odczytam. Ustęp 5. W paragrafie 7, punkt 1 dokonuje się zmian w załączniku nr 5 dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 6. W paragrafie 7, punkt 2 dokonuje się zmian w załączniku nr 6 dotyczącym limitów wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustęp 7. W paragrafie 7, punkt 3 dokonuje się zmian w załączniku nr 6 dotyczącym wykazu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. I ustęp 8. W paragrafie 9 punkt 1 dokonuje się zmian w załączniku nr 8 dotyczącym wykazu zadań w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Jeśli chodzi o wydatki na 2020 rok, czyli załącznik nr 2, to zmiany nastąpiły w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział Pozostała działalność. Wprowadzamy do planu wydatków majątkowych kwotę 15 882 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Odnawialne źródła energii w gminie Cydzyk. W załączniku nr 5 zmiana w wykazie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2020 roku. W tym załączniku wprowadzamy zmianę dotyczącą projektu Odnawialne źródła energii w gminie Cyców. Zwiększamy plan wydatków majątkowych na rok 2020 do kwoty 15 882 zł. W załączniku nr 6 zmiana w wykazie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku. Tutaj również wprowadzamy zmianę dotyczącą realizacji projektu Odnawialne źródła energii w gminie Cyców. W wierszu 1.2 wprowadzamy kwotę 15 882 zł na wydatki majątkowe. I to by było tyle proponowanych zmian. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów Radnych Gminy Cyców wydała pozytywną opinię w wyżej wymienionej uchwale. Czy bardzo kto jest za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez panią skarbnik? Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały? Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, panią skarbnik. Tutaj też wprowadzimy autopoprawkę. Jeśli chodzi o treść uchwały, dopisujemy ustęp drugi i będzie on w brzmieniu. W paragrafie drugim wprowadza się zmianę w wykazie przedsięwzięć zestawionych w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy zarówno załącznika wieloletniej prognozy finansowej, jak i przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Może rozpocznę od załącznika nr 2, przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej. W tym załączniku wprowadzamy zmianę w projekcie Odnawialne źródła energii. Zwiększamy tutaj limit dotyczący roku 2020 o kwotę 15 882 zł tytułem wydatków majątkowych. I tym samym zmniejszamy limit roku 2021 o kwotę 15 882 zł do kwoty 8 727 748 zł i 97 groszy. Jeśli chodzi o załącznik nr 1, zmiany objęły lata 2020 i 2021. W 2020 roku wydatki majątkowe zwiększyliśmy o kwotę 15 882 zł, natomiast w 2021 zmniejszyliśmy wydatki majątkowe o kwotę 15 882 zł.
Jeśli chodzi o pozostałe zmiany w 2020 roku, to zmiany dotyczą przede wszystkim zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie. Czyli zmieniają się dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji, pozostałe dochody bieżące, dochody z podatków, dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje. Zmieniają się również wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycje. Jeśli chodzi o przychody i rozchody budżetu, nie wprowadzamy tutaj żadnych zmian. Kolejna zmiana dotyczy zmian wprowadzonych właśnie uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy i to jest strona 8 załącznika. Tak to też tyle tych zmian. Jeśli jakieś pytania, to proszę. Proszę bardzo, Komisja Budżetu. Komisja Budżetu Finansów, Pani Komisji, co wydała opinię pozytywną, jeśli sprawdzimy do finansów. Jest do przyjęcia wniosek poprawek zgłoszony przez panią skarbnik. I proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Dobrze, dziękuję. Tyle z uchwał. Wiecie Państwo, już i pewnie rozeszła się informacja, że rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętym kryzysem COVID. Na stronie jest też gminy, także proszę informować, gdyby ktoś nie wiedział, bo coraz więcej jest zachorowań. Być może w naszej gminie ktoś się trafi, kto będzie potrzebował. Także ja na tyle dziękuję, może wolne wnioski ktoś ma. Coś do przekazania. Jeszcze chciałbym takie małe do wyjaśnienia. Chodzi o te granty na zewnątrz. Tutaj to rozmowy Pan mówił na początku. To tak ruszyli w na tym wojnie. To jeżeli ktoś Nie, chodzi o to, że my w tej chwili, jak to mówią, fundujemy zarówno wodomierze, jak te nakładki, te główne, nie? Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał mieć podlicznik, to musi sobie zakupić. Ale już taki, żeby można było tej samej firmy, żebyśmy mogli odczytywać. Bo ja nie będę ludzi wysyłał później, żeby mi coś czytywało. Będzie to wszystko w systemie elektronicznym. Także no niestety musimy to wprowadzić. Po pierwsze, żeby podnieść jakość wody. Po drugie, żeby właśnie ta woda nie była troszkę rozkradana. No już takie są wymogi. W zasadzie sąsiednie gminy to wprowadziły w ubiegłych latach. Także my tutaj coś takiego wodomierza, mniej więcej? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale to nie jest tak. Koszt na wymiany dla całej gminy to jest 550 albo 600 tysięcy. Po jednym wodomierzu oczywiście jest to nakładka. No ale to trzeba uporządkować, bo mamy naprawdę wielki bałagan. W tym to tak. Dziękuję bardzo Państwu radnym za przybycie. Dziękuję gościom za przybycie. Dziękuję mieszkańcom, jeżeli obserwują naszą sesję przez internet. I kończymy 16. sesję Rady Gminy Cyców 8. kadencji. Dziękuję.